Oto 30 osób, które przez najbliższe godziny ma zakaz uśmiechania się. Osoba, która jako ostatnia go złamie, wygrywa 500 zł. Zaraz rozpoczniemy challenge, ale najpierw poznajmy naszych graczy. Siema, jestem Kitka, mam psyka ze stali i myślę, że tutaj Bombel będzie najtrudniejszym przeciwnikiem. Jestem Bombel, główne moje zainteresowania dziewczyna Ciapka. Jestem Ciapek, nie mam dziewczyny. Ja jestem Ola Alexis, namówiłam Bombla, żeby przylazł tu ze mną. Jestem Wikusia, pieniążki przeznaczę na fryzjera, widać, że już potrzebuję. Siemano, jestem Forest, póki mnie szef nie weźmie do pracy, to wiem o tym, że wygram. Siema, jestem Nadia i ogólnie lubię szynszyle w kapeluszach. Ja jestem Mirka, mam ułatwienie, bo jestem świeżo po zerwaniu. Ciapek, bierz się za nią. To jestem Niko i nie wiem, co tu robię. Nie możecie się śmiać, nie możecie prychać, nie możecie się uśmiechać, nie możecie, wiecie, robić tego. Zaczynamy. 3, 2, 1, start. Ja już odpadłam. I tak oto straciliśmy pierwszego gracza. A my możemy gadać do niej? Tak, możecie sobie gadać, no jak najbardziej. Panowie, dawać, śpiewam szanty. A może bardzo? Dawaj. Santi, Barka cię rozjebała, no co ty gadasz? I Alexis też odpadasz, widziałem to. Tyle brakowało, Bartek by też pękał. On walczy cały czas, zobacz. Pożegnaliśmy kolejne dwie osoby, a chłopaki nie chcieli przestać śpiewać. Cały! O, jak dobrze. To proste zagranie wyeliminowało dwóch kolejnych graczy. Ale Bartek walczy. Sam z sobą ma Bartek. Jakie nozdrza teraz w ogóle wyszły. Czyli tym optymistycznym akcentem zeszliśmy do 27 osób. A teraz każdy z was będzie miał minutę, żeby rozśmieszyć pozostałych. Co ważne, podczas swojej minuty dany gracz mógł się śmiać. Co ja mam robić? Lub co chcesz? Mam zrobić przysiad na butle? Tak. Co? Kancia more jajki, haskę melaskę. Hazio. Dobra, Wakefox odpada. No niestety. Jak się nazywa impreza siatkarzy? Przyjęcie. To było tak suche, że się najadłam. Nie będę się odzywał na ten temat. Kocham Kanowicza, to mój ojciec. Też się modlę do mojego pana wielkiego, Jana Pawła II. Bartek, naprawdę? To jest tylko zdjęcie papieża. Nie mogę wytrzymać. Takiego głupiego czegoś. Okej, czekaj, to jest ten moment, w którym subskrybujesz ten kanał. To jest za darmo i zawsze możesz odsubskrybować. Dzięki. Czekaj, bo tu jeszcze Wikusia śmieci wyrzuca. To jest dobry moment, żeby wyrzucać śmieci. O fuj. Czekaj, ktoś wyszedł aż. Forest, chyba szef go złapał, niestety. Da, ja odpadam, bo już nie mam czasu, muszę iść dalej pracować. Roboty. Barga podczas swojej minuty chciał wziąć pozostałych graczy z zaskoczenia. O kurwa! No ale nie wyszło. Bazinga. Wiecie, dlaczego ludzie cierpią bardziej niż rybki? Bo ludzie czują ból, a rybki ból. Nasi gracze zauważyli, że lepiej niż żarty sprawdzają się randomowe zachowania. Stąd to, co za chwilę zobaczycie. Mogę stanąć na głowie i jak się wybie na tą ścianę, to ona się rozpadnie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Hej, na zwierzę mariackie. W trakcie swojej minuty kapibara zniknął z kamery i już nigdy na nią nie wrócił. Także musieliśmy go pożegnać. I to był koniec wystąpień. Teraz, żeby utrudnić zadanie graczom, wprowadziłem nową zasadę. Cały czas na kamerze musi być widoczna wasza buzia, w sensie usta. Jeżeli ona wyjdzie za kadr, też odpadacie. Ja, ten problem, że jak ruszę laptopem, to może mi blue screen wypierdolić. Iguś, czy ty się właśnie zaśmiałeś? Nie. Lepiej dla mnie, bo mogę iść obiad robić. Widzowie, zaraz wrócimy do zmagań naszych śmiałków. Najpierw czas na reklamę. Na pewno znacie to logo. Tak, to jest Shaker Gaminata. To jest taki suplement dla gamerów, który mieszacie z wodą, pijecie i macie energię. Nagranie, naukę, pracę. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj pomówimy o nowości w uniwersum Gaminata, czyli Gaminate Hydration. To jest zupełnie nowy produkt dla osób uprawiających sport. W takiej puszce macie 30 porcji izotonika. Tak jak klasyczny Gaminate, rozrabiacie go z wodą i pijecie to wszystko. Dzięki Gaminate Hydration nawodnicie swoje ciało, uzupełnicie elektrolity i witaminy, a do tego ten zwój smakuje wyśmienicie. Na teraz dostępne są trzy smaki: Exotic, Lemon, Raspberry. Możecie kupić całe takie opakowanie albo starter pack z saszetkami z wszystkimi smakami. A jeśli przy checkoucie użyjecie kodu DYRYHODO, to dostaniecie 10% rabatu na całe wasze zamówienie. Nic tylko kupować i pić. Ja polecam. A teraz
wracamy do odcinka. Od tej pory gracze mogli robić co chcieli, także oczywiście zaczęli hałasować. Ej, słychać czy nie słychać? Nie. Jakieś tam dźwięki słychać. Dawida to spera na pewno słyszę. Klatka! Ej! Ej! Zaśmiałem się! O nie, no jak to? Jeszcze mango, też mi się wydaje. O nie, kaczuszki! Kurczaczki! Ej, no żmija, to był śmiech, to jak? Ale polecieli! I w ten sposób reakcją łańcuchową pożegnaliśmy trzech graczy. A to nie był koniec. Wikusia, właśnie zasłoniłaś usta. O nie. Zaśmiałem się. W sumie to się cieszę. Chwilę potem odpadł Crackers. Potem Sara. O! Sara! No i Maczyk. Siemanie. 8 osób, 15 minut. Dobra robota. Jeszcze miks tak z ciekawości. Jesteś z województwa polskiego? Oczywiście, a co? Okolice brzegu mieszkasz? No, dokładnie tam. Nie, właśnie ci kojarzę. Co? A ty skąd jesteś? Okolice brzegu, tak samo. Co jest? Kiedy idziemy się napić? Jezu, jak ja widzę, jak Emcik zgryzie ten chleb. Jestem blisko, zaśmiała się. O nie, no dobra. I w ten sposób w grze zostało już tylko 10 osób. Poszło trochę szybciej niż zakładałem, więc dałem graczom trochę luzu. Słuchajcie, usuwamy tam zasadę o zasłanianiu ust. No i przejdziemy sobie do filmików. Każdy z graczy przysłał filmik, który miał rozśmieszyć pozostałych graczy. Sęk w tym, że w trakcie oglądania oni również nie mogli się śmiać. Zaczynamy od filmiku Bargala, który był śmieszny chyba tylko i wyłącznie dla niego. Ten kod jest mocny. Kolejny był taki shitpost od Martineza. We'd like to take a moment to announce that all our food keeps blowing up. Jedzenie robi boom. Teraz klasyk nadesłany przez Anona. What's going on in the wonderful world of crackheads this morning? Oh, okay, you gonna try to pick the whole fridge up. Okay, he getting on the bike? Crackhead strength is real! Czerwony chłopca. Ten klip był nadesłany przez Kefira i spoiler, kogoś pokona. No kurde. W grze zostało 9 osób i przyszedł czas na film od Ciapka. To się liczy, kto mocno mi stuciął mnie. Na deser zostawiliśmy sobie takiego rertaska od Lesia. Jestem niebieski, dawa diwa dubaj, albo di, albo daj, albo di, albo daj. I to był już koniec filmików od graczy. Jak się okazało, w grze byli już tylko najtwardsi zawodnicy, no i Bartek, którego śmieszyło prawie wszystko, ale walczył jak lew. Wiedziałem, że od teraz wyduszenie śmiechu z któregoś z naszych graczy będzie bardzo trudne, dlatego postanowiłem zasięgnąć pomocy specjalistów. Zaczęliśmy od stand-upu. Siema, ja przyjechałem do was z miasta, z seksu i biznesu. Zbyt goszczę. Z przykrością to mówię, ale potem obejrzeliśmy kabaret. Wybierz jakiś, gdzie jest chłop przebrany za babę, będzie najlepszy. Otwórz kocyk Bożence! Co to jest? Przepraszam. Ja nie wytrzymam. Potem oglądaliśmy kompilację memów, ale były tak kurs, że dosłownie YouTube zdjął ten kanał. Także ich wam nie pokażę, ale zobaczcie reakcję Bartka. W końcu, po jakichś 3 godzinach upartej walki, Bartek poległ. 20 miejsc wyżej niż zakładałem, muszę przyznać. Jakieś 20 minut później przez problemy techniczne odpadł Ciapek. O! Nie no, że go wywaliło. A chwilę potem przyłapaliśmy KitKata na graniu na kompie. KitKat, co ty klikasz? To ja w lidze jestem, ale to rozpatrzę. No, proszę cię! Przy okazji tłumaczenia się KitKat się zaśmiał, także musieliśmy się z nim pożegnać. Niestety, było hechechnięcie. Cóż, nie. Zdarza się. Została finałowa szóstka, a ja poprosiłem Shao o pomoc. I to właśnie on podesłał nam ten film. Ty, patrzcie, ktoś tutaj sra! Oho, to nie był cichacz! Co nie świeci i nie mieści się w dupie? Radziecki przyrząd do świecenia w dupie! Ale to przez 8 minut będzie takie? Tak. No więc przez 8 minut oglądaliśmy, jak Multi śmieje się z jakiegoś gównianego filmu. Metal Pipe Sound Effect.mp3. Pierd Sound Effect.mp3. Chyba cię posrało. Twój odór wysrało poza skalę. Dobra, starczy. Nam to się wydawało śmieszne i nie wiem, jakim cudem nikt się nie zaśmiał. Ale to znaczyło, że wyłoniliśmy najtwardszych z najtwardszych. Osoby, które po prostu
prostu nie da się rozśmieszyć. Dlatego na sam koniec challenge'u dostaną nieco inne zadanie. Wszyscy się uśmiechacie i osoba, która ostatnia przestanie się uśmiechać, ta wygrywa. Zasada była prosta. Uśmiech był zaliczany tylko jeśli było w nim widać choć odrobinę zębów. Można się śmiać? No, teraz już można. Ja pierdolę! Jak ktoś ma wybite zęby, to co? Nikt nie ma, wszyscy mają zęby. Nie ma, nie. Ej, czekaj, bąbel już? O, mi zwidać zęby! Ale trzeba by na pewno. Spójrzmy na powtórkę. Tutaj, dokładnie w tym momencie na jedną klatkę bąbel zamknął usta. Nie było widać zębów, a to znaczy, że odpada. Ajajaj, przykro mi! Przykro mi, Lon! Przykro mi, bąbelek, naprawdę! Radość Martineza okazała się przedwczesna, bo już po chwili zrobił to. O nie! Czekaj, Martinez! Po raz kolejny. Nie ma zębów, nie ma ciasteczka. No cóż, przynajmniej to 5. Po kilku minutach utrzymanie uśmiechu stało się problematyczne. A Kefir to naprawdę tak cierpi już tam. Ja mam ten problem, że nic nie ma. Ale mnie tak teraz wolą policzki, że to jest... Aha, aha, aha. Nie woli. Wraz z biegiem czasu uśmiech Kefira stawał się coraz mniej widoczny. Oj, Kefir, to teraz to już nie był uśmiech. To cóż, życzę wam powodzenia, ale już długo bym nie wytrzymał. No i top 3, proszę państwa. Spodziewałam się, że zajdę tak daleko. Mijały kolejne minuty i siły policzków naszych uczestników spadały. Do tego stopnia, że pomagali sobie rękami. Peniotno! No nie. No dobra. Życzę powodzonka dziewczyny górą. No i jest top 2. Teraz by było głupio przegrać, nie? No i rozpoczęła się ostateczna batalia. Lesiu czy Niko? Kto wytrzyma dłużej? Ja się zastanawiam, czy akurat aparat w twoim przypadku, Niko, to ci pomoże, czy przeszkadza teraz? Przeszkadza. Woli nie zow. O kurde, to może chcesz się poddać, czy coś? Nie ma szans. Tylko 500. Co to jest, no? Boże, jak ja bym chciał 500. Ja też, dlatego się kurwa nie przestanę śmiać. Na tym etapie nasi gracze uśmiechali się już ponad 30 minut. Tomasz, Lesiu, za szramę na ręce, jakąś taką kozacką. Gdzie? Na lewej. Nie zasłonił ręką? Ej, czekaj, zasłonił? Nie, proszę, nie. To mógł być koniec challenge'u, więc odpaliłem powtórkę i sprawdzałem klatka po klatce, czy ręka Lesia nie zasłoniła jego zębów. Finalnie jednak Lesiu został w grze. To ile jeszcze jesteście w stanie wytrzymać? Ja mogę się cieszyć jeszcze godzin, no. Godzinami jeszcze wytrzymać, no dobra. No już nie woli, to tylko mi kurwa zęby się działo, usta i usta suchły. Zrozumiałem, że ci zęby zaschły. Nie, usta mi spuchły. Co, spuchły ci usta? Wyśmiechaj się, a nie oszukujesz. No tak, wyśmiechaj się, no nie wyśmiechasz się. Ja jestem gruby i nie widać, no. Nie wiem, co się działo w głowie Lesia, ale w odpowiedzi na tą dyskusję odpalił soundboarda i wysłał tę emotkę. Emotional damage! Czekaj! Czy ta emotka ci nie zasłoniła? Czas na kolejną powtórkę. Klatka po klatce. Jeśli emotka choć na ułamek sekundy zasłoniła zęby Lesia, oznacza to, że musi on odpaść i cały film wygra Niko. Ponad 4 godziny zmagań, prawie 30 pokonanych przeciwników. Wszystko rozstrzygnie się teraz. Tutaj emotka zasłoniła zęby Lesia. Niestety, Lesiu. Ta emotka cholerna. Także finalnie po ponad 4 godzinach zmagań 500 zł wygrała Niko. Gratulacje, 500. Ja pierdolę. To już wszystko. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć film, w którym ostatni na telefonie wygra 1000 zł. Dzięki, pa pa.